jeżeli popatrzymy na mojej rodzinie, stronę tata, stronę mama, dziadkowie moich, obie strony to są pochodzenia polskiego. Nie ma, tak mówiąc, innej krwi nasze żyły, no, polskiej krwi, no, pochodzenia polskiego. No wiadomo, oprócz tego, no, cała ta tradycja, otrzymanie ten język polski, mimo że ja po polsku nie umiałem, ale rodzice mówili po polsku, no, modlili się po polsku, no, i nam pokazali, jak jest język polski. No i też, no, jedzenie, jeżeli chodzi o posiłki, niektóre danie były polskie. No, i ciągle zawsze o tej Polsce mówili. No, ja byłem akurat w niższym seminarium w Brazylii. Kończyłem niższym seminarium. No i był taki moment podjęcia decyzji, co robić w moim życiu. No, miałem kilka przeżyć w życiu, które mnie trochę... No, przestałem mieć trochę te chęci być księdzem i zacząłem myśleć, co robić dalej. Kiedy akurat pojawiła się okazja iść na mszę po polsku. A skoro msza była po polsku, bardzo mnie to ciekawiło, jak to będzie. No i pojechałem na tej mszę w języku polskim, który był zorganizowany przez Brat Spolu akurat, bo w tej naszej wspólnocie, gdzie ja żyłem, to nie znaliśmy księży polskich. Tam pracowcy nie pracowali. I akurat ta msza była prowadzona przez polskich księży, przez osłowcy. I tam poznałem. I podczas mszy, no, nasz ksiądz, wtedy pracował w Brazylii, mówił o takiej możliwości, żeby pojechać do Polski, tam studiować, być księdzem. I to mnie zaciekawiło. No, i zaczęło to znowu u mnie być coraz więcej i coraz bardziej te pragnienie bycia księdzem, ale przede wszystkim poznać Polski. No, bo po tylu latach, bo można mówić, no całe stulecie, no, po przyjazdu naszych imigrantów do Brazylii, no, nikt nie wrócił do Polski. To była taka okazja poznać i mógł opowiadać potem i dla moich rodziców, i dla wszystkich, jak ta Polska wygląda. No i przy okazji, no, być księdzem w Polsce. I co coraz bardziej zaczęło mówić bardzo głośno u mnie to w sercu. Kiedy poszedłem do księdza i mówiłem, że tak, że ja chciałbym pojechać do Polski. On wziął mój kontakt, podał dla księdza prowincjała wtedy ksiądz Józef Wojna, który mnie odwiedził, nas odwiedził w domu i tu rozpoczęła się moja historia z Towarzystwem Procesowym. No, i teraz jestem tu księdzem. Pamiętam jak dzisiaj, te pierwsze moje wrażenie, kiedy przyjechałem do Polski. Wszystko było ciekawie, nawet prosty list, no, drzewa. No, wszystko było to inne i to było tak ciekawie, że chciałem robić wszystko zdjęciem i wysyłać do Brazylii, napisać, jak wszystko wygląda, jak wszystko jest inaczej. No, ale wiadomo, to były moje pierwsze 3 miesiące wakacyjne. Potem przyjechałem do nowicjatu, gdzie zacząłem mieć pierwsze trudności, bo byłem sam, no, już nikt nie mówił tam po portugalsku. No, musiałem zacząć po polsku mówić coraz bardziej i coraz bardziej to wymagało ode mnie, żeby jednak umieć polskiego. No, trudno było, bo nawet kiedy brzuch mi bolało, nie potrafiłem nikomu mówić, że co mi boli. No, wolałem czasem milczeć, trzymać to dla siebie. No, i to było trudno dla mnie, ale najbardziej potem zauważyłem, to nie był język. Najbardziej to była ta różnica kulturowa, ta różnica między ta, być z Ameryki Południowej i być z Europy. To ta różnica kulturowa, która istnieje między tymi dwa kontynenty, tak można powiedzieć. I nawet taki prosty żart. Kiedy ja żartowałem, no, nikt nie potrafił to zrozumieć. A kiedy inni żartowali, to było dla mnie to obraza, to mnie bolało. No i to czułem, że oprócz języka, co najbardziej, no i jest to trudno, ta kultura, no, zrozumieć drugiego człowieka. No, i zaraz zauważyłem, że ja zmieniam kontynentem.
ja zmieniam kraj i to ja będę musiał jednak przystosować się i nauczyć żyć w tym kraju. Po 7 lat studia wróciłem do Brazylii i to był moment, można mówić najbardziej, to oczekiwane przez wszystkich, przez moje rodzinę, przeze mnie, no w końcu będę kapłanem. Ale to nie było tylko dla naszej rodziny przeżycie, nie tylko dla mnie, ale dla całej miejscowości Kaska, gdzie się urodziłem, bo ta parafia przez ostatnie 20 lat, no ja nie pamiętałem, ale ponad 20 lat nie było żadnych święcenia kapłańskich. No. I moje święcenie to stało się taki moment specjalny dla całej miejscowości, gdzie przez tydzień czasu tam księże, ta grupa misyjna, można powiedzieć, robili misję po całej parafii, no takie przygotowanie do święcenia, taka praca powołaniowa. I to bardzo ciekawie, że wiadomo, no święcenie to było taki moment specjalny dla mnie, dla rodzina, ale po moje święcenie, no dzisiaj już minęło 20 lat, no i co najmniej 3-4 księże zostało wyświęcone w tej miejscowości. No i to myślę, że to było najbardziej ciekawie, owoc tego wszystkiego. Pracowałem w mała liczba parafii, bo tylko, tak można powiedzieć, są no, 3 parafii, bo rozpocząłem moje prace w Górali des Missões jako wikarem i potem tam byłem jako proboszcz przez kilka lat, ale tylko 6 lat w Górali des Missões. To była bardzo ciekawa, bardzo ciekawa parafia, to jest stolica polskości w Brazylii, tak nazywają, w Rio Grande dos Gaúchos, w Rio Grande, w stan Rio Grande do sul. I gdzie ponad 90% mają pochodzenia polskiego. Tam miałem okazję poświęceniem dalej używać języka polski. No nie tylko z moim proboszczem, ale przede wszystkim i z ludźmi, którzy po polsku mówili i myliśmy zawsze podczas Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa po polsku, msza po polsku. Raz na miesiąc była polska msza, pamiętam, w piątku. No i no, dużo spowiedzi po polsku. Ludzie jednak jeszcze szukali spowiedź po polsku. Ten kontakt z językiem polskim był bardzo ciekawy tam w Guarani. No potem, no tak Pan Bóg chciał, tak moi przełożeni chcieli, no musiałem przyjechać do Curitiba. No, ja już jako wiceprowincjał pracowałem przez 11 lat w parafii świętego Piotra i Pawła przy naszym domu prowincjalnym. I mimo, że tam już praca duszpasterstwa była trochę inna, bo już nie było po polsku tam ani mszy, ani spowiedzi, może jedna czy druga spowiedź po polsku, ale bardzo rzadka. No miałem okazję spotkać wielu ludzi, którzy mówili po polsku, no i przyjeżdżali z Polski, takie grupy zorganizowane. I najbardziej taki moment, który najbardziej mnie dotknęło i w mojej pamięci, to była podczas spotkania młodzieży w Brazylii. To jest ten tydzień przed spotkaniem, które każdy stan tam organizowało. Grupa ponad 40 osób z Polski, polska młodzież, którzy tam przez tydzień czasu była u mnie w parafii. No jak to było bardzo, bardzo miło przyniósł ci ta młodzież i pomagać ci ludzi z Brazylii, ta młodzież brazylijska, żeby jednak z tą polską młodzież jednak no, potrafili no, ze sobą porozumieć, ale nie tylko, żeby jednak pokazać dla Brazylii, pokazać dla młodzież brazylijska, jak wygląda ta polska kultura, ta polska duchowość. No i to było naprawdę wspaniałe. Potem, no wiadomo, no, musiałem odejść już po 11 lat do Bateias, no, gdzie mamy, nasze księże tam odpoczywają, no i ci, którzy już poszli do Pana, no tam mamy nasz cmentarz. No i to 2 lata tylko tam, ale którzy będzie to zawsze w moim życiu. No, co najbardziej mnie zwróciło uwagę, no można spotkać ludzi tam, którzy po polsku mówią, no po polsku spowiadają się jeszcze. Nie tyle co w Górali des Missões, no ale można spotkać, ale przede wszystkim jak ludzie tam kochają nasze księże. Nasze zgromadzenie tam pracuje ponad 50 lat.
jak oni mają do nas no, umiłowanie i przede wszystkim jak pilnują też i ci nasi współbraci, którzy są na cmentarzu, modlą się za nich no, i dbają o naszej kaplicy. No i teraz jestem tu akurat no, od dzisiaj, no, od tego dnia rozpoczynam pracę w tej parafii. Przez 8 lat spełniłem ta funkcja egzorcystą w archidiecezji kurytybskiej i czy ta funkcja, czy ta osoba jak egzorcysta jest potrzeba jak najbardziej. Przez te 8 lat ja to zauważyłem, nie tylko przez to, że no, wiemy, że szatan istnieje i wiemy, że istnieje taka możliwość opętania, ale przede wszystkim potrzeba, żeby pomagać ci ludzi, którzy są no, zgubieni trochę w wierze. No, ludzi, którzy szukają pomocy, bo są dręczeni, czy opętani, czy nie, ale czasami daleko od Pana Boga. No, i zauważyłem, ile dóbr można zrobić, kiedy człowiek może z nimi rozmawiać i pokazać, że muszą koniecznie wracać do Pana Boga. Wielu z tych ludzi, którzy mnie szukali przez tych kilka lat, to byli ludzie, większość z nich. Ludzie, którzy jednak byli poza Kościołem. Ludzie, którzy nie modlili się, ludzie, którzy żyli bez Pana Boga. No i w końcu no, i potrzebowali pomocy. I mieć ta okazja, żeby i móc to pokazać im, ta potrzeba, wracanie się do Pana Boga, żeby wracać się do Kościoła, do spowiedzi, do sakramentu, do modlitwy, myślę, że to jest najbardziej, to jest najważniejsze. Nie to, że opętanie tak istnieje, ale przede wszystkim umocnienie tych ludzi w wierze. A jeżeli chodzi o mnie, no można, ja zawsze żartuję, że byłem pierwszą osobą, który zostałem egzorcyzowanym. Nie to, że byłem opętanym, wiadomo, nie byłem opętanym, ale przez to, że stałem się egzorcystem i przez to, że wiele razy miałem okazję no, robić egzorcyzmu na wielu ludzi, no to mi umocniło w mojej wierze, w moim kapłaństwie. I to mi dało naprawdę więcej siły do walki. Stałem się bliżej Pana Boga i myślę, że to mi było potrzebne, bo człowiek przeżywa wiele trudności w życiu. No, w naszym życiu osobistym i nasze życie kapłaństwem, tak zwane kryzysy. No i myślę, że dzięki to, że ja byłem egzorcystem przez te 8 lat, to mi dużo, dużo pomogło zbliżenie się do Pana Boga. Ta moja intymność z Panem Bogiem. Więc mogę powiedzieć dziękuję no, Panu Bogu za to, że mnie powołał też do tej pracy. Dzisiaj akurat umiemuję tutaj kolejna moja parafia, to z Masiadą. Pamiętam, kiedy przyjechałem do Batejas, wtedy mówiłem tak, że przyszedłem do kawałek nieba, bo tak chciałem się czuć jak w niebie i tak się czułem tam. No, kiedy się pożegnałem, powiedziałem im, że przez 2 lata czuję się bardzo dobrze i idę do następnej parafii, gdzie też chcę, żeby to było dalszy ciąg mojego nieba. To znaczy, chcę czuć się dobrze tutaj, pomagać ludziom. No i pomaga Ciebie też, wiadomo. Ale jakie są moje plany? Przede wszystkim poznać tutejszych ludzi, ich życie, jak oni żyją do tej pory, co robili. No trudno cokolwiek mówić, kiedy jeszcze przyjeżdżę pierwszy dzień. Ale przede wszystkim wiem, że parafia, ona nie istnieje od dziś. Nie rozpoczęła się ode mnie. Tu kilka kapłanów już pracowali. I oni mają swoje już no, historia. Ja chcę tylko im pomóc. No, być kolejny ksiądz, który im pomoże. Zbliżę się do Pana Boga. No, a jak? No, oddam się w ręce Pana Boga. Przyszedłem tutaj i przychodzę tutaj z radością czynić wolę Pana Boga. No, przede wszystkim chcę zbliżyć ludzi do Pana Boga. I tu myślę, że to wystarczy. No, przez 20 lat mojego kapłaństwa, no, co najbardziej mi sprawia radości, sprawiał i sprawia radości, no to jest, kiedy widzę, że ludzie wracają do Pana Boga, że po jakiejś rozmowie, które mieli ze mną, albo po jakiejś błogosławieństwie, które dałem osobiste,
bo po jakiejś homilii, które słyszeli, jakaś msza, które byli, wrócili. Czasami po wielu lat nawrócili do wiary, do Pana Boga. To najbardziej mnie dało ta sensacja radości. To, że jednak są owoce, no bo te owoce są potrzebne w naszym życiu. No. I myślę, że tego, że być świętymi to jest to, co może musimy jednak pragnąć. To jest nasze powołanie od urodzenia i przede wszystkim to najbardziej mnie wraca uwagi, żeby pomagać ludziom, żeby być coraz bliżej Pana Boga. Kilka dni temu myślałem akurat to wszystko, co przeżyłem od momentu, kiedy pojechałem do Polski. No, jak musiałem się uczyć polskiego, jak nic nie umiałem, musiałem od zero się nauczyć, jak studia mi było trudne, no, jak to wszystko, co przeżyłem, no i kim jestem. No i tak myślałem, jeżeli trzeba było wracać i rozpocząć, od początku bym wrócił. No i nie żałuję i w żadnym momencie żałowałem to, że jestem księdzem Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, że jestem kim jestem, że jestem księdzem w tym zgromadzeniu. Dziękuję Panu Bogu codziennie za to, że mnie powołał i powołał do tego zgromadzenia. Kocham moje zgromadzenie. No i powiem tak, jak dobrze mieć w sobie to, co mam, to, co się nauczyłem, no, poznać ta kultura, której nie znałem, mimo że byłem polskiego pochodzenia, no, umieć po polsku, mimo że tak, no, trochę ten język nie najbardziej doskonały dla mnie, ale wiesz, umieć, porozumieć się po polsku, rozumieć polskiego, no, to dla mnie sprawia wielką radość i pomagać ludziom. No przede wszystkim ci, którzy ją w Brazylii, no, że warto trzymać ta kultura. I nie tylko warto, ale trzeba. No przecież nie możemy zapominać, kim byliśmy i kim jesteśmy. Skąd pochodzimy? No przecież nasze początki, nasze pradziadkowie, no, to, co oni zostawili, kiedy wyjechali, z jakim bólem w sercu przyjechali do Brazylii. Mamy przede wszystkim, no, jest to potrzeba, żebyśmy trzymali ta kultura, no, i przekazali to dalej dla następnych pokoleń.